Nasz nowy dom to program, który pomaga wielu potrzebującym rodzinom. Wielokrotnie widzowie byli świadkami wzruszeń, jednak tym razem doszło do sytuacji, której nie dało się przewidzieć. To pierwsza taka sytuacja w historii formatu. Nasz nowy dom cieszący się ogromną popularnością. Po raz pierwszy w telewizji pojawił się w 2013 roku i od tego czasu wyemitowano już ponad 20 serii. W każdym odcinku zostaje wyremontowany jeden dom lub mieszkanie potrzebującej rodziny, którą finansowo nie stać na odnowienie swojego miejsca zamieszkania. Ekipa staje przed ogromnym wyzwaniem i remontuje dom w zaledwie pięć dni. W tym czasie rodzina jedzie na wymarzone wakacje. 6 marca rozpoczął się nowy sezon programu. Widzowie śledzą kolejne odcinki w każde środy i czwartki o godzinie 20:05 na Polsacie. Jakiś czas temu nastąpiły ogromne zmiany w programie Nasz nowy dom. Katarzyna Dowbor, która od początku kojarzona była z produkcją, musiała pożegnać się ze swoim dotychczasowym stanowiskiem. Okazało się, że w tej roli zastąpiła ją aktorka Elżbieta Romanowska, znana głównie z Rancza. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyznał, że już od dawna miał w planach zastąpienie Dowbor. Romanowska szybko odnalazła się w nowej roli. Jak sama niegdyś wyznała, musi tylko popracować nad swoją wrażliwością, gdyż czasem za często zdarza jej się uronić łzy. W jednym z ostatnich odcinków ekipa remontowa programu, nasz nowy dom, razem z prowadzącą odwiedziła rodzinę, która mieszkała w budynku gospodarczym. Mieszkanie Agnieszki i Wojtka składało się z jednego pokoju, łazienki i kuchni. Oprócz nich mieszkały tam również dzieci: Adaś, Krzyś i Kamil. Produkcja postanowiła im pomóc i zmienić ich życie na lepsze. W pewnym momencie programu doszło do zaskakujących scen. Wojtek postanowił oświadczyć się swojej ukochanej, a Romanowska mu w tym pomogła. Wspólnie przygotowali romantyczną kolację przy świecach, gdzie mężczyzna mógł ponownie poprosić Agnieszkę o rękę. Oczywiście kobieta przyjęła oświadczyny, co wywołało wiele emocji zarówno w całej rodzinie, jak i ekipie remontowej. Wzruszeń nie było końca. To pierwszy raz, kiedy w programie nasz nowy dom doszło do zaręczyn. Post udostępniony przez nasz nowy dom, nasz nowy dom.